Dzień dobry Państwu, nazywam się Konrad Krzysztof. Króciutko mówię teraz, żeby długo się nie rozwiązać się, bo wyszedł długie daję, a teraz krótko mówię tak. Szanowni Państwo, kochani moi, ja sobie pomyślałem, że trzeba tak zrobić. Obniżyć dotacje unijne z 50% na 30%. I daje, przypuśćmy, Nowak 50%, to żeby Nowak dał 30%, a Unia dała 50%, niech daje, bo Unia jest bogata, Unia może dołożyć dla każdego i obniżyć VAT. VAT podatkowy to jest, VAT podatku z 23% do 20% obniżamy, trzeba obniżyć z tego powodu, że ludzie są bezrobotni, nie mają płacić za co podatku VAT i trzeba dla nich dać szansę, trzeba dać, żeby oni mieli za co założyć działalność gospodarczą, żeby a jak się jeszcze pomyślę całkowicie dobrze pójdzie, to całkowicie VAT trzeba nie zlikwidować, żeby VAT-u tego nie było. Bo kiedyś, ja pamiętam, że VAT-u całkowicie nie było, na artykuły spożywcze na nic nie było. Przypuśćmy, szło się do sklepu i przypuśćmy, bułka, taki przykład daję. Bułeczka kosztuje, przypuśćmy, 2 zł, czy tam 5 zł, czy tam ile, i tyle kosztowała. Czy tam złotówka kosztowała, i tyle kosztowała. I nie było VAT-u, nie było do... I jeszcze chcę to powiedzieć. Szanowni Państwo, poniedzieli tej, bo 12 dostanę pieniądze jeszcze, to wybiorę się do Warszawy, do pani premier. Do pani premier, uruchomię telefony i zadzwonię do pani premier Ewy Kopacz, żeby czym prędzej się umówić się i czym prędzej, żeby nie przyjęła na rozmowę, z tego powodu, że tam koczują biedne rolnicy, trzeba dla rolników pomóc, szpital w jednym miejscu padł już, nie ma szpitala, to jest karygodne, żeby ludzie nie mieli gdzie się już leczyć, to jest karygodne, to już w Polsce się robi, trzeba nie wziąć się i zajdę do biura wyborczego, wezmę te wnioski, wszystko i powołam komitet wyborczy, bo jeszcze jest czas na powołanie komitetu wyborczego. Powołam swój komitet wyborczy, powołam, zaproszę swoich ludzi na zebranie w jednym miejscu. Zrobimy zebranie zaraz, niedługo i powiem, co ja chcę robić i jak to tylko... Tylko na razie nie powiem z tego powodu, że PO już podchwytuje moje te expose pomysły, wszystko wyborcze. A ja nie chcę, żeby PO podchwytowało, niech one sobie co chcą to robią. Palikota już nie ma, Palikot już popłynął. Popłynął Palikot sobie, popłynie zaraz i resztę te ludzie. Bo Palikot już tylko widziałem wczoraj na internecie, w telewizorze, że dostaje tylko 1%. To on tylko dostanie i zagłosuje kto? Jego może tylko rodzina. Bo już Palikota twój ruchu nie ma. Rozwiązany całkowicie. Założy jakieś, zakłada nowe jakąś partię. Już do wyborów on nie ma prawa startować. On skieruje pismo do Sejmu, do Senatu, żeby twój ruch był całkowicie rozwiązany, bo on oszukiwał, okłamywał, nie płacił dla ludzi PZU, nie płacił podatku, nic nie płacił, nie płaci, nie chce płacić. I takich ludzi, którzy nie płacą podatku PZU dla swoich ludzi, to trzeba rozwiązywać, nie trzeba dawać działalności, nie trzeba dawać, żeby był jakiś partia, jakieś stowarzyszenie i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dobra.